transmisji telewizyjnej, która wymaga odpowiednich warunków. A więc zbudowaliśmy halę, która nie tylko ma dać możliwość imprez sportowych, ale także widowiska, koncerty. Ja się pamiętam początki, ten sprzętu na tym grzejniku, bo trzeba było ze sprzętem chodzić do domu. Tu ojciec miał warsztat krawiecki, poszedł spać i mama, to wtedy ten sprzęt to śmierdział i trzeba było go przesuszyć rano, szybciutko zwinąć i to się ubierało i przez całe miasto się szło. Tam nie było żadnej szatni, nic. Tylko na kortach tenisowych, gdzie tam tenisiści w lecie ćwiczyli, tam była szansa tylko łyżwy ubrać i po gumie wejść na lodowisko. Ponieważ w Sanoku były tradycje hokejowe, bo w Sanoku, tu gdzie jest dzisiaj stadion Wierchy, a konkretnie gdzie jest dzisiaj właściwie hotel stoi, ten turysta, w tym rejonie co roku zamrażano naturalnie w zimę płytę lodowiska, robiono bandy ze śniegu i drużyna hokejowa tam grała mecze, w Sanoku te tradycje były spore. Jak już było lodowisko, zaczęto myśleć także o reaktywowaniu sekcji w Stali, która działała przy Autosanie, klub sportowy Stal. Zaczęto myśleć o reaktywowaniu sekcji hokejowej, hokeja na lodzie. No i tak było. Ja znowu wracając do tamtych czasów, można się uśmiać troszeczkę patrząc na to, na dzisiejszych zawodników. Myśmy w Autosanie szyli spodnie jako ten podstawowy element, który chronić ma nogi. Takie wojłokowe wkładki tutaj na łuda, takie skórzane wkładki z tyłu na kość tą ogonową, żeby po prostu zawodnika troszeczkę ochronić przynajmniej. Robiliśmy no, najróżniejsze rzeczy w jakiś sposób się trzeba wtedy, no trudno było ten profesjonalny sprzęt. Kibice. To, tu co odgrało największą rolę, to ja do tej pory pamiętam, na meczu każdym 3000, a jakby ważniejsze mecze, czy w ogóle o coś, do 5000. No ktoś pomyśli, no co, pa co dopowiada, nie, gdzie tam 5000. Ludzie w parku na drzewa, bo to była całkiem inna sytuacja, nie było tego płotu, ten plac się rozciągał, także można było z parku i tam ludzie na drzewach, nie było dachu, prawda? Że oklepione, że były po 5000 ludzi. Przy wejściu do drugiej ligi tu nawet czytałem. Na meczu na pewno było z 5000, a później 10000 ludzi z Sanoku wylatowało. To było nieprawdopodobne. Pochód szedł licami normalnie jak na 1 maja dawnego, po zwycięstwie. No a teraz też, no mamy wspaniałą tą publiczność. No też byłem na paru meczach, widziałem, że umią to zrobić naprawdę chłopacy i tu też polecałbym sponsorów tam bynajmniej te baloniki im kupić, bynajmniej jakiś tam bilet czy jakiś zasponsorować wyjazd, bo naprawdę pomagają, zresztą słychać jak potrafią kibicować, zresztą są uważani jedni z najlepszych w kraju. W Nowym Targu likwidowano klub taki milicyjny jeszcze wtedy, klub Gwardie, który miał sekcję hokejową. Ten klub został zlikwidowany, no tam się likwidował, po prostu rozpadł się ten klub, ale jednocześnie ci zawodnicy przeszli w części do Podhala Nowy Targ, ale nie wszyscy się tam w tej drużynie zmieścili. To byli zawodnicy już, którzy kończyli wiek juniora, i właściwie nie bardzo mieli co robić. I Podhale nam wszystkich tych zawodników jak gdyby przekazało do Sanoka. Przyszło sporo chłopaków z Podhala. Franciszek Pajerski, czy Gard, czy Iskrzyckie, czy Rekuckie, Fogle bracia.
Sienka Grzegorz, Jasiu Chowaniec. I wtedy zaczęło się tak zwany hokej na Torsanie. No i potem już były lata późniejsze, gdzieśmy weszli do Ekstraligi. To już to zadaszenie takie jako takie było. I pamiętam mecz pod Podhalem, też tak mi utkwił w pamięci, gdzie był wynik 12-11 i 14-15. Bo to chodziło o króla strzelców dla Podhala. Akurat ja zostałem wtedy trzecim na liście strzelców. Koniec paru zawodnika drużyny Węgier. Drużyny grają w pełnych zestawieniach. Jeśli ta drużyna powstawała, to tym bardziej to mobilizowało wszystkich do zmiany tego lodowiska, które już zaczynało być niewystarczające. Pierwsza sprawa to była taka, że lodowisko miało minimalne wymiary wyczynowe, bo one wynikały z tego basenu, o którym na początku mówiłem. Myśmy to lodowisko w konsekwencji poszerzyli o 3 metry i o 3,5 metra wydłużyli. Poszerzyli w stronę parku, dlatego że nie można było w stronę ulicy, no bo tu już była ulica. I wydłużyli w stronę kortów tenisowych, no bo tam było też kino i ta wysoka szkarpa i też trudno było to zrobić. I tuśmy napotkali na ogromne trudności. Ja pamiętam, jakie były problemy, nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Okazało się, że w tym miejscu, gdzie to lodowisko jest, tam w dawnych, dawnych czasach Sanoka, były bardzo duże mokradła, tam były podobne jakieś stawy. Jakieś takie, w każdym razie było dużo wody, a jednocześnie wody gruntowe z góry parkowej pod gruntem, że tak powiem, płynęły. I myśmy jak zaczęli kopać, bo wtedy jak była Niecka, no to Niemcy mieli prawdopodobnie kłopoty budując lodowisko, ale myśmy w tym czasie budowy pierwszego tego lodowiska nic tam nie poszerzali go. Jak żeśmy chcieli to poszerzyć i zaczęliśmy kopać pod górę parkową, okazało się, że zaczyna się ta góra prawie że odsuwać. Były nawet tam, co niektórzy mówili, że góra parkowa się cała odsunie. Musieliśmy robić wiercenia, badania gruntu, specjaliści, geolodzy i tak dalej, i tak dalej. Ale w konsekwencji to lodowisko udało się poszerzyć przy różnych kłopotach i trudnościach. Numer 1, Jarosław Dłużański. Sama hala dzisiaj posiada widownię na 3000 widzów, a także możliwość ułożenia widowni po przykryciu tafli lodowej podłogą na kolejne 2000, a więc koncerty, które odbywają się na scenie, mogą być oglądane przez widownię rzędu 5000. Lodowisko jest głównym właściwie takim centrum przystosowania hali, ale także inne dziedziny sportu tutaj mogą być rozgrywane, siatkówka, koszykówka. Pamiętam taki mecz, kiedy graliśmy z Dolmenem tu w Sanoku, gdzie nie było jeszcze dachu. Opadał tak śnieg, że mecz myśmy zaczęli o 17, a skończyliśmy o 22 wieczorem. I ludzie pomagali tymi szuflami zgartać ten śnieg i co 10 minut kibice wyskakowali tymi szuflami i śnieg odgarnęli i tak było do 10 wieczu, bo nie szło grać w ogóle, bo były takie zwały śniegu na lodzie. Jeżeli chodzi o lód, to słyszałem same pochlebne opinie, że jest bardzo dobry, śliski, nie za twardy, także jazda na łyżwach jest nie sprawia wysiłku i